Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy omówienie aktualizacji 14.0. Co prawda nie miałem dla was przygotowanego żadnego filmu na dzisiaj, no ale okazało się, że twórcy uraczyli nas dziennikiem zmian właśnie tej aktualizacji. No i standardowo zrobimy sobie omówienie. Zobaczymy, co tam zmienili, co dodali, co poprawili. Ja tam jakiś komentarz od siebie dodam. No generalnie standardowo tak jak zawsze to nasze omówienie wygląda. Ja tu oczywiście już przejrzałem, co tam mniej więcej się pozmieniało. No i nie ma, od razu powiem, żadnej rewolucji. Nie? Niby to jest numerek 14.0, więc wymagać by się mogło, że jakieś tam większe zmiany czy coś. No takowych nie ma, aczkolwiek jest kilka naprawdę ciekawych rzeczy. Jest informacja o legendarnym lochu, jest informacja o tym, że druid zostanie w jakiś tam sposób zmieniony, jakieś tam nowe formuły, jakieś nowe animacje, jakieś tam no generalnie pozmieniane rzeczy, więc no mówię, rewolucji nie ma, ale kilka takich ciekawszych rzeczy w tej aktualizacji uświadczymy. Także na początku, na wstępie pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Nie zapominajcie o tym, każdy kto to słyszy, niech tego kciuka w tym momencie zostawia. Oprócz tego subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i to już może bardziej na koniec filmu, ale pamiętajcie o tym, możecie pisać w komentarzach wasze opinie na temat tej aktualizacji. Co o niej sądzicie, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba, jak to generalnie u was wygląda. Tak jak już wspomniałem, ostatnimi czasy możemy zauważyć, że bardziej się biorą za te klasy postaci poszczególne w tych aktualizacjach. Dopiero co była zmiana łowcy demonów, w międzyczasie tam Bard wszedł, teraz znowu z droidem coś zmieniają, więc wygląda na to, że tak jak mówię, skupiają się na tych klasach postaci, żeby jakoś to było, nie wiem, zbalansowane, żeby to jakoś lepiej wyglądało. No nie mam totalnie pojęcia, no ale to możemy wywnioskować z tych ostatnich aktualizacji. No i dobra, myślę, że zaczynamy. Na wstępie tak, odpalę wam oczywiście standardowo screena, gdzie mamy wypisane nowe funkcje, poprawki oraz naprawione błędy. Możecie to sobie zatrzymać, samemu przeczytać, co tam chcecie to zrobić. Natomiast ja również to odpalę tutaj u siebie, no i będę leciał po kolei i wam po prostu czytał i omawiał. Dziennik zmian jutrzejszej aktualizacji, więc dokładnie, od razu tu mamy na wstępie powiedziane, że ta aktualizacja wejdzie jutro. Jeszcze jej nie ma w tym momencie, jak ten film dostaniecie. Natomiast mówię jutro, czyli w środę, jak się nie mylę. Dzisiaj mamy wtorek, tak, tak, jutro jest środa, więc jutro ta aktualizacja już wejdzie, czy to na telefony, czy na Steama, na przeglądarce to tam wystarczy, że odświeżycie stronę, no i powinniście już mieć. Oczywiście pewnie nie będzie to równo o północy, tylko tam pewnie jakoś koło 12, może nawet trochę później, koło 16, no ale tak czy inaczej będzie ona dostępna jutro. No i co prawda w wersji polskiej nie mamy napisanego, że jest to aktualizacja 14.0, nie mamy tej wersji napisanej, no ale w wersji angielskiej już to jest. Dobra, lecimy. Najpierw nowe funkcje i przede wszystkim, jeżeli chodzi o legendarny loch, to mamy tak. Nowa wersja Langa w diabelskim gronie, 3 nowe legendarne przedmioty i nowi przeciwnicy oraz dźwięki. Więc no jeżeli chodzi o legendarny loch, no to standardowo zostało zmienione to co zawsze, jakaś tam odświeżona wersja, zreworkowana powiedzmy. Mamy 3 nowe legendarki, czyli tak jak już od około roku nam robią, że można zdobywać te z poprzednich edycji, plus tam 3 nowe tylko. No i mamy jakiś tam nowych przeciwników, dźwięki, czyli to co zawsze. No i co? To może przede wszystkim oznaczać, że legendarny loch zbliża się wielkimi krokami, bo zawsze jest tak, że jak oni zrobią aktualizację, gdzie coś zmieniają w tym legendarnym lochu, coś tam dodają i tak dalej, to po prostu ten legendarny loch prędzej czy później będzie. Także to jest, można powiedzieć, taka wskazówka poszlaka. No i jeżeli chodzi o właśnie tą wersję, to wam tu mogę zaprezentować, jak sobie wejdziemy w klaser. No to jak widzimy, mamy Balanga w diabelskim gronie i będziemy mogli zdobyć ten cały set. Oprócz tego te 3 nowe itemki, które już były rok temu. No i teraz tutaj po raz kolejny się pojawią jakieś 3 nowe itemy, które będzie można po prostu zdobyć. Także akurat dla mnie git, bo ja na tym magu chyba nie mam, tylko właśnie z tego pierwszego legendarnego lochu. Tu jeszcze broni nie mam, ale to sobie mogę w każdym... A, i tu rękawic jeszcze nie mam, ok. No to nie mam wszystkiego tak naprawdę, no ale fajnie jakby te rękawice i ten pasek mi poleciał, no to będę miał już po prostu z tej edycji legendarnego lochu komplet, ale po prostu tak to będzie działać w skrócie. Lecimy dalej, jeżeli chodzi o tą aktualizację i o te nowe funkcje. Mamy jeszcze ogólne wprowadzenie nowego systemu wsparcia supportu, więc no powiedzmy, że to nie jest jakaś tam nowa funkcja w gierce, to jest bardziej taka odnoga gry, no ale tak czy inaczej słyszałem, że wiele osób miało ostatnio jakieś problemy z wysyłaniem tiketów, jakieś tam błędy wyskakiwały i tak dalej, i tak dalej.
No i to jest jak najbardziej na plus, no bo jednak support jest bardzo ważny, jak tam mamy jakieś błędy, coś tam nam nie zadziała, grzybki nam nie dojdą jak kupimy, no to ten support zawsze pomaga. Natomiast no support w Shakesie naprawdę wyglądał jak sprzed kilku ładnych lat, no bo oni go chyba w ogóle nie ruszali od kilku ładnych lat, więc mam nadzieję, że teraz to będzie po prostu jakoś lepiej wyglądać, lepiej to będzie działało i sprawniej to wszystko będzie no po prostu działać, nie, w skrócie. Dobra, tyle z nowych funkcji, także no za wiele tu nie mamy, ale mamy poprawki. To również jest bardzo, bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o poprawki, to tak. Po pierwsze postać. Ogólne. Przerobione podpowiedzi dla każdej klasy postaci. Na przykład obliczenia obrażeń i pancerza, instrumenty barda itp. No i tu nie wiadomo jak to rozumieć. Być może będzie to bardziej przyjazne dla nowych graczy, gdzie będziemy mieli to jakoś lepiej rozpisane, jak to wszystko obliczać i tak dalej. Natomiast w ogóle chyba powtarzam i tak dalej, sorry. Ale no to nieistotne. Natomiast no będzie coś tu faktycznie zmienione, że no myślę, że głównie nowi gracze będą bardziej przyjaźnie, że tak powiem, witani i po prostu bardziej będzie to dla nich przejrzyste, jak to wszystko obliczać, jak obliczać obrażenia, jak obliczać ten pancerz, tu mamy instrumenty barda, no i jak sami napisali i tym podobne, więc tak jak mówię, myślę, że będzie to bardziej w kierunku nowych graczy. No ale druga rzecz odnośnie druida, to nas najbardziej ciekawi, bo mamy tak, druid, rozbudowana przeróbka klasy postaci z nowymi formułami obliczeń, funkcjami, grafiką, animacjami obrażeń od żywiołów itp. Więc no tutaj nie wiadomo jak to interpretować dokładnie. Jak widzicie mamy coś mamy przerobione w tym druidzie, jak tu możemy wywnioskować. Mamy jakieś nowe obliczenia, w sensie jakieś nowe formułki, jak to wszystko liczyć. Nie wiadomo czy chodzi o pancerz, czy o HP, czy tam o obrażenia. No totalnie nie mam pojęcia. Natomiast jest jakaś nowa funkcja, jest jakaś nowa grafika, są animacje obrażeń od żywiołów. Także no wygląda na to, że przez to, że tyle razy ja i zresztą inni też narzekali, że tam druid jest nudny, nie ma obrażeń od broni i tak dalej, no to po prostu teraz zostanie to, mam nadzieję, że jakoś naprawione, że ten druid będzie faktycznie atrakcyjniejszy, żeby nim grać i będzie to jakoś inaczej wyglądać, jeżeli o niego chodzi. Nie było co prawda odpalonej wersji beta, więc no tu chyba jakichś dużych zmian nie będzie w tym druidzie, tak jak to było przy okazji tam łowcy demonów, barda, mieliśmy tą betę, mogliśmy to testować, no ale po prostu zobaczymy już jutro, jak to będzie faktycznie wyglądać. Jestem ciekaw, mam nadzieję, że po prostu ten druid będzie ciekawy. Ciekawszy, tylko tyle, dlatego że jako klasa jest on naprawdę ok, jest w miarę dobry w PvP, jest dobry w lochach, także no po prostu tylko, żeby to jakoś ciekawie działało wszystko i będzie git. Także tu, jeżeli chodzi o poprawki z postaci. No i teraz jeszcze mamy karczmę. Przycisk pominięcia misji przez obejrzenie reklamy jest teraz wyłączony na kilka sekund przed ukończeniem zadania. To chyba ostatnio robili dla Klepsydr, teraz też zrobili dla tego pominięcia za misję, w sensie za reklamę pominięcia misji, więc tu jakby no taka pierdółka. No i teraz naprawione błędy ogólne, naprawione wyświetlanie znaku D w języku czeskim, nie wiem jak to przeczytać nawet po czesku. Legendarny loch, naprawiony nowy błąd backendu, który nie wyświetlał informacji o aktywnych błogosławieństwach i klątwach, gdy są aktywne. Postać, tekst informacyjny niektórych pasów nie nachodzi już na ekran po prawej stronie. To było bardzo irytujące, zwłaszcza na telefonie. Mam nadzieję, że to głównie na telefonie naprawili, bo faktycznie się z tym spotkałem, że nie było widać ile dany tam ten pasek daje nam po prostu statystyk, dlatego że było to tak jakby poza ekran wyjechane, nie? Takie okienko z tymi statystykami, chyba rozumiecie o co chodzi, więc fajnie, że to naprawili. Dalej, menadżer areny. Jeśli miałeś pieniądze tylko na jedno ulepszenie budynku, mogłeś użyć ustawienia przycisku Max, aby kupić dwa ulepszenia, jeśli to możliwe, ok. Wiedźma, przedmioty bez wartości sprzedaży nie błyszczą się już podczas wydarzenia Wiedźmowy Taniec. O, to bardzo fajne akurat, bo jak mieliśmy tam itemki z kibla i tak dalej, to one również się błyszczały, na sprzedać ich nie mogliśmy, także to akurat na plus. Pupile, dodano brakujące lokalizacje do niektórych języków. Lochy, teraz walczysz ze swoim lustrzanym odbiciem zamiast z innym graczem w lochu numer 9 na 10 poziomie. No tu właśnie dużo osób wysyłało, że zamiast lustrzanego odbicia to mieli tam jakiegoś losowego gracza, więc git. Gildia, nutki nie były poprawnie aktualizowane podczas pomijania walki, jeśli pominięto walkę do barda, który nadal miał nutki z poprzedniej walki, spowodowało to nieprawidłowe animacje, więc no to też powiedzmy, no z bardem to tam jest kilka jeszcze błędów, chociażby ten pancerz, który na odcinkach często widzicie, zresztą sami jak oglądacie. No i dalej, sala chwały. W niektórych przypadkach wyszukiwanie nazwy zawierającej znaki specjalne nie przyniosło rezultatu. W niektórych przypadkach wyszukiwanie nazwy ze spacją przed lub po nazwie nie przyniosło rezultatu. Wyświetlanie
tych takich kropek chyba, na to wygląda, nie wiem, powinno być teraz naprawione. No i ułożenie sali chwały było sporadycznie pomieszane, dobrze, gdy ręcznie wabiono gracza do podziemi. No i właśnie to też jestem ciekaw, bo to już widziałem wcześniej, to nie było pomieszane tylko gdy wabiliśmy gracza do podziemi, tylko to było pomieszane jak robiliśmy walki na arenie, jak robiliśmy misje, generalnie to się mieszało. Już pomijam to, że ta sala chwały co chwilę się tam wysypuje i się pokazują te kropki, nie ma po prostu sali chwały, jest wyłączona tak jakby i oni to muszą ręcznie odświeżać. Więc na przykład, nie wiem, jak się wysypała w niedzielę wieczorem, to tam chyba do poniedziałku do godziny 12 bodajże była wyłączona. Tak czy inaczej, tu jestem właśnie ciekaw, czy faktycznie to naprawią, bo tak jak mówię, wiele rzeczy, praktycznie każda rzecz, która wpływała na to, że jakaś tam była, nie wiem, dostawaliśmy za coś cześć, czyli tak jak mówię, jakieś robienie misji, arena, albo nam coś zabierało cześć, to wszystko wpływało na to, że ta sala chwały była faktycznie pomieszana. No ale zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać. No nie było to jakieś, wiecie, bardzo denerwujące, bo tak naprawdę minuta i to wszystko wracało do normy. No ale tak czy inaczej, tak być nie powinno, po tych przenosinach na nowy backend właśnie coś takiego się zadziało. No i tyle tak naprawdę, czyli co wnioskujemy z tej aktualizacji? Po pierwsze, coś będzie zrobione z druidem. To jest chyba najciekawsza rzecz i na to najbardziej czekam, żeby zobaczyć, co faktycznie w tym druidzie pozmieniali. No i druga sprawa to, że mamy jakieś zmiany w legendarnym lochu, czyli wygląda na to, że ten legendarny loch będzie po prostu niebawem. Tak więc to takie dwie najważniejsze rzeczy. No mówię, najbardziej to chyba liczę na to, żeby ta sala chwały w końcu działała normalnie i się co chwilę nie wyłączała. No ale tu nic chyba o tym nie jest wspomniane, tak mi się przynajmniej wydaje. Także no nie mam pojęcia. W każdym razie tak to po prostu wygląda. Nie ma też nic wspomniane o tym, że na przykład te itemki barda mają za duży pancerz po wrzuceniu do kibla, że to jakoś zostało zmienione, więc to też taka ciekawostka. Nie mamy nic o dziennym kalendarzu, czyli jeszcze ta taktyka, o której tam nagrałem film kilka dni temu, jeszcze w dalszym ciągu działa, dlatego że chyba nawet nie mieli czasu, żeby to przygotować do zmiany, no bo to wyszło dopiero niedawno, tam chyba z tydzień temu, także to jeszcze działa, jeszcze można z tego korzystać, to od razu powiem. No i tyle, także tak jak mówię, piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tej aktualizacji, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba i generalnie no możecie jakieś swoje opinie, wiadomo, w komentarzach pisać. Możecie oczywiście subskrybować z dzwonem, możecie zostawić kciuka w górę, no i możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie standardowo. Wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!